Czekaliśmy na ciebie. Godzin wcześniej. Coraz więcej nas! To Kretów nadszedł czas! Możesz przestać krzyczeć? Próbuję oglądać gwiazdy, krzyczą na lodzie. Zostaw tego pączka i odsuń się od pudełka. Chciałam zjeść tylko jednego. Lub dwa. Albo 22. Przestałem jeść kretuski, gdy miałem 12 lat, a gdy na nie patrzę, bolą mnie zęby. Poza tym, żeby zdobyć odznakę biznesmena, należy sprzedać kilka pudełek, pamiętasz? Sprzedać, nie zjeść. Chyba przyjechali. No, choć lepiej, załóż sweter. Czy muszę jeździć na zbiórki krecików z bliźniakami tornado? To szołomy. Och, skarby, przestań, nie są tacy źli. Widzisz, tym razem nawet zapukali do drzwi. Cześć, chłopcy! Cel zniszczony! To moja mama! To moja mama, to moja mama! Jestem Ejtan i muszę mieć nianię! Chłopcy! Chłopcy, wracajcie! Złapiecie, złapie! Cześć Sam, co słychać? O, cudowna bluzka! Dirgot, tato! Znów mamy sezon na kretuski. Cały ten cukier. O tak, podwójny. A Ross wraca w niedzielę, więc mam 3 dni na znalezienie miejsca, w którym schowam przed nim pączki. Nadal chce się zamurować w ścianie? O, ja je chowam w ogrodowym bunkrze. Dzieci nawet o nim nie wiedzą. A czy mogłabyś też nasze w nim schować? Jeśli będą w domu, Ross je wyczuje. Ma nosa do kretów. O, pewnie, ale pośpiesz się, zanim chłopcy znajdą zapałki. Aktualny ten nasz jutrzejszy wieczorek taneczny pan domu. Tak, tak, nie! Och, a niech to licho. Nasza niania przeszła niewielkie załamanie znowu. Ale ty? Ty mógłbyś się nimi zająć? Nie, nie. Nie, a, nie. Stoi! Da sobie radę. Zostawię ich zatem, gdy przyjdę po ciebie. Chłopcy! Bomba z cukru na 12! Jestem ci bardzo wdzięczna. Więc mam się opiekować jej dziećmi. Wiesz, pomyślałam, że warto ci dać drugą szansę. No dobrze, zadzwonię lepiej po Sarę. Super. Niania jest wampirem. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Dobra, uda ci się. Będzie fajnie. Tylko zadzwoń, jak wyczujesz dym. Dobrze. Dobrze. Więc mam się opiekować tobą, a ty masz niańczyć 9-latków. Poważnie? Są tacy okropni? Wyobraź sobie ogromną lodową piranię, która ma wściekliznę i bliźniaka. Chyba wolałbym niańczyć piranię. Ejtan, pamiętasz moich synów? Są tacy cisi i spokojni. Jestem pewna, że coś kombinują. No to może lepiej chodźmy za nim, wiesz co? Nie, nie wiem co. Czemu uciekamy? Rysują. Ale straszne. Gdzie się chowamy? Nigdzie się bez tego nie ruszam. Chyba jakiś krecik je nadgryzł. Ale i tak spróbuję. Pora ruszać. Spokojni. Tak, za spokojni. Na pewno rysują plan, jak nas zniszczyć. Tworzą śmiertelną pułapkę, w którą wpadniemy w najmniej spodziewanym momencie. Tylko cierpliwości. Cierpliwości. Benny! O! 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 Nie, Benny! Mowa!
Co za tego pawia w twoim kominie? Nie, nie, a ty... Ej, że co? Już nic. Przyszedłem ci pomóc w walce z tornadami. Tak, ja też. Czy już przeszli? Nie widzę, żeby ktoś poważnie krwawił. Sami zobaczcie. Ej, chłopcy, to są Benny i Rory. Czołem, Benny i Rory. Wow. Wietrze tutaj niezły kaftan. Dobra, dzieci mówiące chórem to nic dobrego. Idziemy jeść czy nie? Zaraz padnę. No dobra, idę. Wychodzisz? Gdzie idziesz? Rada wydała nowy przepis. Mamy polować parami. Więc muszę oglądać, jak ta wegetarianka odbiera swoją krwistą sałatkę od pana kuriera. Przyganiał kocioł garnkowi. Ten za chudy, ten za stary, ten ma kiepskie ciuchy. Bo bez guścia smakują źle? Co? Koniec gadki. Idziemy. Przecież miałaś mi pomagać. Nie możesz mnie z nimi tak zostawić. Co? Boisz się, że wyjadą kredką poza linię? Niedługo wrócę. W razie kłopotów Jane chętnie ci pomoże. Co nie? No pewnie. Co teraz? Sprawdzić, czy nie mają w piórnikach noży? Człowieku, luzik. Spójrz na nich. Wiedzą, z kim by zadarli. W ich oczach jesteśmy dorośli. Tak! Dorośli! Pograjmy na konsoli! Tak! Tak! Po co płacić za przesyłkę z góry, skoro dostawca się nie pojawia? Po co mieć kły, skoro przyjaciółka zabrania ci kąsania ludzi? Ten facet prowadził samochód. To tak zwany szybki kąsek, no i miał opuszczoną szybę. Miał też czeskiego piłkarza. Myślałam, że byłaś głodna. Nie jesteśmy dziś przy szwedzkim stole. Ulice są praktycznie puste. Właściwie to nikogo tu nie widzę. Coraz więcej nas. Zabij królową, a ty spal ulg. Wolę sobie postrzelać w Roriego. Nie w Roriego. Sprawdzimy, jak dzieci? Ej, upiorniaki, jeśli wszystko gra, nic nie mówcie. Nic im nie jest. Wyjazdówki z miasta stoją. Co się dzieje? Czy powinniśmy wpadać w panikę? Czy grozi nam niebezpieczeństwo? Dowiecie się już po przerwie. Program nasz jest jak miejska straż. A teraz słodka wiadomość. Znów jest sezon na kretuski. Pora zatem odstawić dietę i wbić nasze ząbki w te przepyszne... Żegnam. Kto chciałby pączka? Mam jednego. Mama schowała resztę. Trzymajmy się planu. Najpierw królowa, dopiero potem kolonia. Czuję się. Rory, żarcie. Robi się. Panowie, z nimi jest coś nie tak. To on pomalował mi twarz. Nie, nie, a może ten? Kurczę, który z nich to ten zły? Ej, siemasz młody. Co tam słychać? Głos niesie się, krety szybki dzień. Walmudrap nadchodzi. Niby kto znowu? Mamy spory problem. Twoja mama. Twoja mama tak się wściekła, że nie zauważyła, że nie ma Sary. Ani co zrobiła Jane. No, wiesz co jest dziwne? W mojej wizji było jedzenie. Stary, ja mam ciągle wizję z jedzeniem. Choćby pizza, koktajl o smaku pizzy. Gdy wpisuję w necie Walmudrap, komputer mi się wiesza na tym obrazku czerwonych drzwi. Dlaczego wszyscy wychodzą? Dzień dobry, chłopcy. Lekcje odwołane. Wszyscy nauczyciele wyjechali. Co? Dokąd? Sam nie wiem. Tak po prostu wyjechali. Nawet słowem nie podziękowali mi za pączki, które ode mnie dostali. Choć jednego zostawili.
to widziałeś? Czy wiesz, co to znaczy? Tak, no pewnie, trochę. Nie. Powiesz mi, co to znaczy. To na pewno te pączki. Przez nie dorośli wyjeżdżają z miasta. Dzieci zamieniają się w trutnie. Ciekawe, co zrobią nastolatkowi. Nawet nie chcę wiedzieć. Czemu kupiłeś... Chwila słabości, jasne? Nadchodzi nasza wybuchowa blondyna. Z głodu nie panuje nad sobą, a ja z głodu nie panuję nad nią. No i na co się gapicie? Jesteście głodne? Może chcecie kawałek? Świeżutka. Pani Kitko, nie! Nie! Pani Kitko, wracaj! Żadnych wiewiórek! W mieście zaczyna brakować dla nas prowiantu. To polećcie za miasto i weźcie coś na wynos. Rada wampirów twierdzi, że polowanie poza miastem może wywołać wojnę. Nie możesz kąsnąć po prostu jakiegoś ucznia? Nie mnie, rzecz jasna. Nastolatkowie to fast foody i hormony. Czy masz może pojęcie, jaki to ma destrukcyjny wpływ na cerę? Jest bardzo wybredna, a mój dostawca krwi nie przyjechał. Cokolwiek się dzieje, odkręćcie to. No dobra, trzeba wrócić do domu i wymyślić plan. Tak. Czekaj. Brak dorosłych? Ach, przez całe moje życie marzyłem o tej chwili. Możemy robić, co zechcemy. Co zechcemy! Tak! Więc na to czekałeś przez całe swoje życie? Ejtan, ta pizza jest połączona z drugą pizzą. Nie było kierownika, więc nie musiałem za to płacić. Muszę przyznać, że naprawdę się przyłożyli. To moja mama? Dokąd ona jedzie? Mamo! Stój! Dokąd jedziesz? Ejtan! Wracaj! Mamo! Ejtan! Pizza mi wypadła. Chyba znaleźliśmy zastępową. Ja się tym zajmę. Dobra. Opętani i zapewne wściekli młodzi obywatele Whitechapel. Ja jestem waszym królem. Wow. Benny? Pierwszy raz się udało. Myślę, że trzeba wiać. Wiać? Przecież to tylko dzieci. No dobra, pobawimy się w zrób królowi kanapkę. One chyba wolą zrobić kanapkę z króla. Szybko. Co robimy? Nie wolno bić dzieci. Wiem, ale co z tego? Przecież to potwory. Czekajcie, chłopaki! Będziecie znani w internecie! Saro, pomóż! To nie zabawa! Sekundę, rozkoszuję się widokiem, jak obrywacie od krasnali. Ona gryzie mnie w kostkę! Dobra, to nie zabawa. Idę. Czuję, jakbym w bucie miał ząb. Aparat na zęby. Ej, wcale nie są takie słabe, wiesz? Powinienem zjeść kretuska. Może jakiś został? Nie mówcie o jedzeniu! Twoja babcia ma sztuczną krew. Wiem, że smakuje jak buty, ale może jej trochę zostało. Nie, dawno wyjechała. W trakcie sezonu na kretuski zawsze wyjeżdża. Ale nie ruszę jej rzeczy, bo znów do wałówki włoży mi skrzata. Facet nie chciał się zamknąć. Znaczy, dobra, chodźmy. Nie, stójcie. Ta zastępowa werbuje wszystkie dzieciaki. A Jane jest sama w domu. My w takim stanie nie możemy walczyć. Idź po Jane, a my coś zjemy. Dobra. Chodźmy. Wstałam. Możesz mnie już puścić. Jane? Jane. Wow. Wszystko dobrze? Wrota w podłodze, krety pod wodzem, walmudrap nasz już jest w drodze. Nie jest dobrze. Muszę iść. Walmudrap nas wzywa. Jaki wal? Jane, ocknij się wreszcie. Głos niesie się, krety wszystkich się, coraz więcej nas. Wybacz, siostrzyczko, ale zostajesz w domu, dobra? Benny, co jest? Ejtan, musisz tu przyjść. Babcia zostawiła coś, co się może przydać. Poza tym dziewczyny patrzą na mnie jak na burrito. Muszę przypilnować Jane. Ma pączkową gorączkę. Znajdź wszystko, co się da o kretach i o jakimś walmudrap. Co się da, dobra? Benny!
Co ty sobie wyobrażasz? Tylko Benny może benieć! Akurat! Wow, babcia wyjechała chyba w pośpiechu. Tak, ale zostawiła to. Tajny zakon kretów, autor Valmudrap. Wow, niektóre wyglądają przepysznie. Tak, przejrzyj to. Znajdź wszystko, co wyjaśni, co te kryty kombinują. A co to jest, Benny? Czerwone. Znasz jakieś zaklęcie, żeby zmienić to w krew? Ale to nie tak. Spoko. Ten można spróbować. Dobra. Sanguis, Ibgarot, Camos, Mortalis. Dawaj, dawaj! Wow. Co? Nic. Czy to może być? Wszystkie matki i ojców wysiedlono z wioski. Dzieci zaczęły się bawić wiecznie. Czciły Muldwarpa, dziecko bestie, maga i strażnika klucza do zaświatów? Całkiem niezła wskazówka. Muldwarp? Ładnie. Wiem, czemu nie cierpi rodziców. Wow, trop numer dwa. Niezły w tym jestem. To ta, która was stłukła. Nie powiedziałbym stłukła. Miałem żołądek pełen pizzy. Znów to samo imię. Valmudrap. Valmudrap. To anagram słowa Muldwarp. I składa się z tych samych liter. Ejtan musi to przejrzeć. Wow, ale macie... przepiękne oczy. Wyścig? Dobra. Wow, co się stało? Gdzie Jane? Spuściłem ją z oczu tylko na chwilę. Następne, co pamiętam, to błysk i niesamowity ból głowy. Nieźle ci przyłożyła. Poznajesz tę małą wydrę? Nazywa się Valmudrap, czyli Muldwarp. Lubi zabierać małe dzieci na wycieczki do zaświatów. To ja to odkryłem. Niezły uba. Budynek kretów zniszczony. Dziewięcioletni świadek twierdzi, że dom wessało przez drzwi w podłodze. Gdzie to było? Widziałem to w mojej wizji. To było w starej części miasta. Trzeba się tam dostać. Migiem. Jak możesz mieć tyle mięsa w lodówce i ani grama ludzkiego? Ej, niezłe kity. Kity? Kity? Chodźmy, Jane ma sporo przewagi. Kity? Czekaliśmy na ciebie. Jane. Wybijcie dziewczyny. To wam da małego kopa. Kopa to powinieneś zarobić w tyłek za te ogony. Tak, ponieważ przed wypiciem mikstury byłyście zupełnie normalne. O, jak papier ścierny. Ej tam, cicho. Niech żyje Muldwarp. A teraz otworzymy drzwi. Drzwi do wiecznej wolności. Dobra, Muldwarp jest odźwiernym tych drzwi, strażnikiem klucza. Trzeba jej jakoś zabrać ten klucz, żeby nie mogła ich otworzyć. Jak się czujecie? Lepiej, ale nie dam rady walczyć. W takim razie zabierzcie dzieci. Ja idę po moją siostrę. Jeden krok do wiecznej wolności. Odczep się od mojej siostry. A gdzie są moje maleństwa? Są pod lepszą opieką. Spokój, ty krytusko maniaki! Erika, przestań na niej krzyczeć! Czemu one nie śpią? Załatwię to. Pork, Sankarat, Porkot. Dobra. Ale piesze. Radźcie sobie sami. Benny! Miałeś tego nie robić. Psujesz całą zabawę. Przestań! To musisz mnie zmusić. Co? Co? Ale boli! Jane, szybko! Chodź! Już boli mnie wszystko! Rory, trzymaj Jane! To moje! Oszukujesz! Muszę przejść przez te drzwi. Muldwarp nadchodzi. Nie utrzymam jej! Trzymaj swój klucz, ty łasico! To nie fair, to nie fair! No i co ty wiesz o czarach? Nie wiem, co się stało, ale cieszę się, że was widzę. Spokojnie, już dobrze. Wszystko wróciło do normy.
jakby... Czy ktoś mi wreszcie pomoże? Potrzebny mi ktoś z bardzo szerokim zakresem wiedzy medycznej. O, ranny wampir wzywa pomocy! Babcia nie miała pojęcia, jak trafiła do kurortu na Dominikanie. Moja matka była w Luna Parku. Jane się wściekła, że jej nie zabrała. No, wyglądacie lepiej. Dzięki twojej babci nie mamy już ogonów, więc upiekło ci się naprawdę srogie lanie. Ej, a co było w tym drinku energetycznym? Naprawdę podziałał? Trochę tego, trochę owego. Sporo mojej krwi. Nara. Ta. Ja wypiłam jego krew? To okropne. Tak, ohyda. Nie, nie zrozumiałaś. Była pyszna. Najlepsza, jaką piłam. Nie mogę przestać o niej myśleć. To nie twoja wina. Głodnemu zawsze wszystko smakuje. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International SDI Media Polska. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Dialogi Krzysztof Pieszak. Wystąpili Wojtek Rotowski, Piotr Deszkiewicz, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Milena Suszyńska, Miłosz Kongel, Grzegorz Kwiecień, Olga Omelianie.